W sumie dawno ich nie było. Obecnie wszystkie androidy przekazywane są władzom, a kraj dosłownie zamarł. Zamykane są szpitale i szkoły. Przewidywane są także przerwy w dostawie wody, prądu i usług internetowych. Co gorsza, nasze siły zbrojne skurczyły się o 2/3. Może przełączę na jakąś muzykę? Urządzają obławy w całym mieście. Po wczorajszych wydarzeniach zrobiło się nerwowo. Ale będzie dobrze. Już prawie jesteśmy. No, okaże się. Zwykle będzie dobrze, to ostatnie słowa przed śmiercią. Trochę dalej w tę stronę trafisz na wielki frachtowiec, Jerycho. Gdy wejdziesz na pokład, znajdź Markusa, pomoże wam. Ostatni autobus do granicy odjeżdża o północy. Musicie na niego zdążyć. Po drugiej stronie będzie bezpieczniej. To niedużo, ale zawsze coś. Mój brat mieszka w Ontario, dałam ci jego adres. Ukryję was, dopóki nie będzie spokojniej. Alice, jesteś bardzo odważną dziewczynką. Zasługujesz na szczęście. Dziękuję ci za wszystko, Rose. Dajcie znać, jak dotrzecie na miejsce, dobrze? Uważajcie na siebie. Opiekuj się nimi. Chodźcie, dziewczyny. Musimy się zbierać. Autobus nam ucieknie. No dobra. Tak do końca to nie wróży nic dobrego. Idziesz, wielkoludzie? Skoro są tutaj szykowane obławy i tak dalej, to... Znalezienie Jerycho może być troszeczkę ciężko. Czyżby cała trójka miała się spotkać w jednym miejscu? Krzątają jakieś ludziki. Władze nakazały natychmiastowe przekazanie wszystkich androidów do najbliższych komisariatów i placówek wojskowych. Jeżeli obawiasz państwo, zadzwoń pod numer widoczny na ekranie, a policja przyjedzie odebrać twojego androida. Pod żadnym pozorem nie próbuj zniszczyć twojego androida na własną rękę. Są nieprzewidywalne i... Znajdźmy ciepłe miejsce dla Alice. Androidy nie robią nic złego. Jak się czujesz? Jest mi naraz gorąco i zimno.
Zostań z nią. Spróbuję znaleźć Markusa. Autobus jest za 2 godziny, a terminal jest po drugiej stronie miasta. Nie mamy już czasu. Najpierw musimy zdobyć paszporty. Kara, muszę ci o czymś powiedzieć. Chodzi o Alice. Dokończymy rozmowę w autobusie. Zaraz wracam. Zostań z Alice. No tak. Zgubiłeś się. Szukasz czegoś. Szukasz siebie samego. Androidy nie robiły nic złego. A kliniarze strzelali do nich cały czas jak do kaczek. Na placu było pełno androidów, a potem zjawiły się gliny i otworzyły ogień. Ja wiem, że to maszyny, ale wyglądają jak ludzie. Ludzie pragnący wolności. W obliczu problemów z androidami i ich eliminacji z szeregów armii, wojska USA stacjonujące w Arktyce musiały się wycofać, zostawiając wolną rękę armii rosyjskiej. Jednak według kilku źródeł z niewyjaśnionych przyczyn Rosjanie również zostali zmuszeni do odwrotu. Dobra, tu chyba Markus siedzi. Jesteś Markus? Jestem z dziewczynką i androidem. Za 2 godziny jest autobus do Kanady, a my nie mamy paszportów. Detroit jest zablokowane. Wszędzie pełno żołnierzy. Wyłapują androidy i wysyłają je do obozów. Może lepiej zostańcie tutaj. Może masz rację. Tu będzie bezpieczniej, póki się nie uspokoi. Jeden z naszych pracował w Departamencie Stanu. Ma elektroniczne paszporty, które łatwo przerabiać. Poproszę, żeby je wam dał. Dziękuję. Mówisz, że jesteś dziewczynką, tak? Wiesz, że ludzie nas nienawidzą. Dlaczego ją chronisz? Bo tak trzeba. Wspieramy się. To naprawdę proste. I to może być kluczem do sukcesu. No kto mógł to przewidzieć? Kto mógł to przewidzieć jakieś 4 czy 5 odcinków temu? Wiedziałaś od początku. Ale nie chciałaś tego przyznać. Ona chciała mieć mamę. A ty kogoś, kim można się opiekować. Potrzebowałyście się. Jakie to ma znaczenie? Kochasz ją mniej teraz, gdy wiesz, że jest jedną z nas? Alice cię kocha, Kara. Nikogo nie kocha tak bardzo jak ciebie. Stała się dla ciebie córeczką, której pragnęłaś, a ty dla niej matką, której nie miała. Zapomnieć, kim się jest, żeby stać się tym, kogo ktoś potrzebuje. Może właśnie na tym polega bycie żywym.
Otóż to. Co się stało? Będziemy zawsze razem, prawda, Kara? Tak. Już zawsze. Kończy nam się tyrium i biokomponenty. Tracimy rannych i nie możemy z tym nic zrobić. We wszystkich dużych miastach trwają obławy na androidy. Wysyłają je do centrów zwrotów. To nasza wina. Nie stałoby się tak, gdybyśmy siedzieli cicho. Nie mogliśmy siedzieć bezczynnie. Zabijają nas. Nic tego nie usprawiedliwia. Na co komu wolność, jeśli wszyscy zginą? Widziałeś, do czego oni są zdolni. To, co zrobimy, jest bez znaczenia. Albo zawalczymy o wolność, albo wszyscy umrzemy. To nam niczego nie da. Ma rację. Teraz ważne jest to, co zrobimy dalej. Markus? Rozmowa to jedyne wyjście. Pójdę do nich sam. Spróbuję ich jakoś przekonać. Nie rób tego, Markus. Zabiją cię. Może. Ale muszę spróbować. Jeśli nie wrócę, zaszyjcie się gdzieś na dłużej. Muszę zrozumieć, jak bardzo nas krzywdzą. Znajdź dobre słowa, a posłuchają. Od tysięcy lat mordują się nawzajem z powodu koloru skóry albo któregoś ze swoich bogów. Nie zmienią się. Przemoc mają po prostu w genach. Nie zdołają nas już powstrzymać. Odkąd tu jesteś, dajesz nam nadzieję. Mnie też ją dałeś. Jakiś czas temu w Jerychu zjawił się defekt, który ukradł ciężarówkę pełną radioaktywnego kobaltu. Powiedział, że zaparkował ją gdzieś w Detroit i obłożył ładunkami. Udało mi się go przekonać, żeby oddał detonator. Brudna bomba. Nie możemy przegrać tej wojny. Jeśli ludzie ją wygrają, czeka nas ostateczna zagłada. To może być nasza jedyna szansa na przetrwanie. Nie możemy stać się tacy jak oni. Odzyskamy wolność, zobaczysz. Mam taką nadzieję. Pójdę poszukać reszty. Twardo dążymy do swoich celów.
Spisałeś się, Connor. Udało ci się odnaleźć Jerycho i jego przywódcę. Zajmij się Markusem. Tylko niech nie zginie. Mam rozkaz wziąć cię żywcem. Ale zastrzelę cię bez wahania, jeśli nie dasz mi wyboru. Co ty wyprawiasz? Jesteś jednym z nas. Nie możesz zdradzić swoich braci. No kurczę. Pójdziesz ze mną. Jesteśmy twoimi braćmi. Walczymy także o twoją wolność. Nie musisz być dłużej ich niewolnikiem. Jesteś dla nich nikim. Narzędziem, które odwala za nich brudną robotę. To banda ślepców. Jesteś kimś dużo więcej. Naprawdę nie musisz tego robić. Nie musisz dłużej ich słuchać. No mam nadzieję, że nie dojdzie do strzału. Możesz sam decydować o swoim losie. Możesz być wolny. Connor, dołącz do nas. Jesteś jednym z nas. Posłuchaj swojego sumienia. Czas zdecydować. O, proszę. Że co ja właśnie wcisnąłem? Mam nadzieję, że czegoś nie skopałem i nie dokonałem błędnego wyboru przez przypadek. Chyba nie. Chyba jednak wybraliśmy dobrze. Znaczy w sensie tak jak chciałem. Bo czy dobrze, to nigdy nie wiadomo. Zaatakują Jerycho. Co? Musimy się wynosić! Szlak. Niespecjalnie jest gdzie. Co się dzieje, Kara? Szybko, musimy stąd uciekać! Takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Tam dalej na pewno jest jakiś wyjście. Do środka, szybko! Tam niekoniecznie. No, biegnij, biegnij, biegnij! Walą z każdej strony! Nasi utknęli w ładowni, wymordują ich tam! Na drugim i trzecim pokładzie są wyjścia. Znajdźcie je i wskoczcie do rzeki. Włażą też przez górny pokład. Zaraz wpadniemy w potrzask. Uciekajmy stąd, Markus. Nic już nie poradzimy. Gdzie jest Josh? Nie wiem. Rozdzieliliśmy się. Musimy wysadzić Jerycho.
Jeśli zacznie tonąć, ewakuują się, a nasi uciekną. Nie damy rady. Ładunki wybuchowe są w ładowni, a tutaj aż się roi od żołnierzy. Ona ma rację. To zbyt niebezpieczne, Markus. Biegnij, pomóc innym, dołączę do ciebie. Markus! To zajmie chwilę. Mam zamiar, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Masakra, sytuacja jest po prostu... Już za późno, Kara! Ratujcie się! Ocala Alice! Nie! Nie zostawimy cię tutaj! Prawda, Kara? Nie zostawimy go! No. Nie zostawię cię! Kara! Nie! Potrzebnie to zrobiłaś. Nie możesz narażać Alice. Idźcie już, zanim tu wrócą. A co z tobą? Jak poradzisz sobie sam? Dam radę. Alice. Nie chcę cię opuszczać, Luther. Nie martw się. Spotkamy się przy granicy, okej? Idźcie, uważajcie na siebie. Nie będzie mój błąd. Nic nie jest, Kara? Nie, wszystko dobrze. Musimy stąd iść. Mogliśmy się przebrać w ten mundur. To by nam troszeczkę pomogło, moim zdaniem. Było źle. Z drobną potyczką. Niewielkim potknięciem. Gamma bez odbioru. Zagon! Pośpieszcie się!
staramy się pomóc jak największej liczbie androidów. Szybko, tędy! Znajdź Nord, dołączę do was. Jest wyjście! Udało się, Alice! Chyba nie do końca. Padnij! Nie ruszaj się. Proszę, oszczędź mnie! Nie zrobię. Spróbujmy się nie ruszać. Uff. Dobrze, że nie dobijają. Dobra, chwilkę przeczekajmy. Strzały się chyba oddaliły. Szybko, musimy iść. Masakra. Ani kroku! Do pozostałych, szybko! Nie mogę uciec! Tanio skóry nie sprzedamy w każdym razie. Noż, nie ten guzik. Markus! Ta bomba zaraz wybuchnie. Musimy spadać. Jejemy stąd. No nie, no Hope. Znaczy Nord, przepraszam. Czemu nie zadziałało? Wydaje mi się, że poprawnie wykonałem. O, wszystko nie zadziałało. Aj. Mylą mi się guziory, niestety. Dobra, idźcie szybko. Pytanie za 200 punktów, czy androidy potrafią pływać? Zdetonowali coś na dole w ładowni. Ten statek tonie. Każ im się ewakuować. Do wszystkich jednostek opuścić statek i natychmiast się ewakuować. To nie koniec, Markus.